Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z premierami roku 2016. Mam przed sobą trailerów, których starczy na godzinę samego odtwarzania, więc raczej dzisiaj nie skończymy. To nie będzie ostatni odcinek tych premier, ale przyjrzymy sobie je z należytą uwagą. Poza tym cofnę się trochę wstecz. Ostatnio omówiłem sporo tytułów, ale też co nieco pominąłem i co nieco ważnych tytułów. Często pytacie o Battlefielda kolejnego, 5, który najwyraźniej będzie się nazywał Battlefieldem 2143. Jeszcze sobie poczekam. Być może pojawi się jakiś trailer, a jeśli nie, to zrobię jakby osobny program temu poświęcony. Jeżeli interesują Was szczegóły, bo też pytacie o to, to nie jestem do końca zachwycony, że nie jest to Battlefield, który odbywa się podczas II wojny światowej, ale i Battlefielda 2142 wspominam bardzo dobrze, więc może i tutaj będę się bawił nieźle, ale zdecydowanie myślę, że nie będę tu osamotniony, tęsknię za realiami II wojny światowej podczas strzelanin. A teraz, moi drodzy, tytuł, który nie załapał się ostatnio, a powinien się jak najbardziej załapać, mowa o American Truck Simulator. Premiera już w lutym. I jest to gra, na którą czekałem od długiego czasu, w zasadzie od początku gry w Euro Truck Simulator, bo krajobrazy i w ogóle ten amerykański jakby podróżowanie w Ameryce jest dużo ciekawsze, głównie ze względu na zmieniające się krajobrazy. Ja trochę po Ameryce pojeździłem samochodem i to zdecydowanie zwraca uwagę, że możecie przez godzinę jechać przy terenach pięknych, zielonych, a potem wjechać na pustynię. I to się odbywa bardzo szybko, bardzo dynamicznie, oczywiście do pewnego stopnia, i to jest coś, co sprawia straszną frajdę podczas jazdy, nie pomijając też faktu, że muzyka, jaka leci w amerykańskim radiu, jest zupełnie inną muzyką niż tą, którą się spotykacie w radiu normalnie. Tam nie lecą jakieś popowe kawałki, tam ta muzyka bardzo często jest regionalna, gdzieś tam twórcy, którzy na przykład funkcjonują w obrębie jednego albo dwóch, trzech stanów i nagle pojawiają się dźwięki, których nigdy wcześniej nie słyszałem. Tak dużo się mówi o amerykańskiej muzyce, zwłaszcza tej popowej, że dominuje muzyka na świecie, a tymczasem, kiedy pojedziecie do Stanów Zjednoczonych, odpalicie sobie radio na jakąś lokalną stację, to usłyszycie coś, czego żeście nie słyszeli nigdy wcześniej, i nie zawsze to jest country. Jeżeli chodzi o moją zabawę z tą grą, to oczywiście przede wszystkim spróbujemy sobie pograć z ekipą, bo wiele wskazuje na to, że tutaj będzie multiplayer. Więc gra świetnie sprzyja prowadzeniu rozmów. Natomiast jeżeli przyjdzie mi grać samemu w American Truck Simulator, to odpalę sobie Periscope. Periscope to jest taka aplikacja, której używam w telefonie, gdzie możecie oglądać mnie i przysyłać mi różne na przykład pytania albo rozmawiać ze mną. Ja będę sobie nagrywał American Truck Simulator i będę miał tutaj Was obok włączonych, więc to nie będzie live, nie będziecie widzieli gry, ale będę mógł korzystać z Waszej pomocy przy prowadzeniu tej serii. To taki mój eksperyment. Po raz pierwszy go przeprowadzam. Zresztą Periscope jest bardzo fajny. Spróbuję Wam dać linka do swojego Periscopu albo Periscopa w opisie, ale zobaczymy. To są takie, dopiero zaczynam testować i możliwości jest sporo. Proszę Państwa miłego, bardzo serdecznie. Rok 2016 będzie obfitował w sporo ciekawych ekskluzywów na konsole nowej generacji. Jednym z takich ekskluzywów, który wzbudza moje ogromne emocje, jest Detroit Become Human od Quantic Dream. To powinno się pojawić w przyszłym roku. I nie wiem, czy żeście mieli okazję oglądać demo robocze właśnie od Quantic Dream. To chyba był rok 2014, o robocie, który zyskuje świadomość i nie chce zostać rozebrany na części. Przygoda takiego robota zostanie przedstawiona w tej grze. Właściwie robota dziewczyny, która ma na imię Kara. I pozwolę trochę, obejrzyjcie sobie to, a potem jeszcze pogadam, bo muszę pogadać, bo tu jest dużo ciekawych rzeczy, filozoficznie ciekawych. Stepped out of the darkness and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. Jakby opowieść dzieje się w przyszłości, to nie trudno zauważyć. No, dziewczyna opowiada o swoich przeżyciach, może to nie jest aż takie super istotne, ale co ważne jest to robot pośród wielu robotów wyprodukowanych w tym świecie. Roboty są naturalną jego częścią, są prawdopodobnie pracownikami,
ja wiem, służącymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten robot, Kara, w jakiś sposób uzyskała świadomość i uczucia, emocje. Czy jest to wynik wypadku, jakiejś pomyłki? Cholera wie, nie ma to dużego znaczenia. Co istotne jest, to to, że jest to sztuczna inteligencja, która jest samoświadoma, która może o sobie decydować i która chce o sobie decydować. Pytanie, jak to wpłynie na sytuację między robotami a ludźmi? Tu się zawsze pojawia, dużo się mówi o sztucznej inteligencji, że ona jest największym zagrożeniem dla ludzkości. Czy tutaj będziemy mieli opowieść robota, który chce się uwolnić od ludzi, chce zostać niezależny, czy robota, którego uczucia będą prowadziły w następstwie do wojny? To jest ciekawe pytanie, bo jako że postrzegamy sztuczną inteligencję jako zagrożenie, to będziemy pewnie szukali, jeżeli ono się pojawi, bo pojawi się ta sztuczna inteligencja, będziemy szukali sposobów, by sobie z tym radzić. Czasami będą to sposoby pokojowe, ale wiemy, jacy ludzie są, więc najpewniej w jakimś momencie będą to sposoby bardzo drastyczne, pełne agresji. Wtedy oczywiście sztuczna inteligencja musi się jakoś bronić, najpewniej tą samą agresją, no i w ten sposób powstał Matrix. Jakbyście. Ale to niewątpliwie wzbudza całą masę filozoficznych pytań i mam nadzieję, że Quantic Dream poradzi sobie gameplayowo, bo historia jest ciekawa. Historia jest bardzo, bardzo interesująca. Ja mógłbym godzinami opowiadać o tym, jakie tutaj są możliwości, co też interesującego może się tu zdarzyć. Powiedziałbym, że możliwości poprowadzenia fabuły są absolutnie nieograniczone i gra jak najbardziej wzbudza moje emocje już teraz. Moi drodzy, przed wami gra od Ubisoftu. To oczywiście nie wzbudza pozytywnych emocji. Ubisoft jest naznaczony ostatnio mianem takiego wydawcy, który nie wypuszcza ukończonych produktów, nie wypuszcza produktów, które powinny zostać wypuszczone, albo przynajmniej takich, powiedzmy, że powinni wypuszczać produkty, które, znaczy właściwie wypuszczają produkty, nad którymi należałoby jeszcze popracować. O tak. Ale nie zmienia to faktu, że za każdym razem świetnie zapowiadają swoje gry. Nie inaczej stało się w przypadku For Honor. To jest gra, która wyjdzie na konsolę nowej generacji oraz na peceta i wygląda świetnie. To jest gra bitewna, rycerska gra bitewna. I oczywiście ja za każdym razem, kiedy patrzę teraz na te gry, to patrzę pod kątem kooperacji i współpracy z ekipą. Rainbow Six Siege pokazało nam, jak fantastycznie możemy się bawić, kiedy podchodzimy do rozgrywki taktycznie. I jakby ta kooperacja, było dwóch panów, chciałem ich zminimalizować, ale już nie ma ich, więc no niewiarygodne. No dobrze, niech sobie tutaj oni będą prowadzili ten gameplay, opowiadają tu różne historie, ja ich wysłuchałem oczywiście na początku i będę też jakby przekazywał te informacje, które oni podali. Więc jakby widzę tutaj ekipę w jakiejś takiej wspólnej rozgrywce, ponieważ tu jest bardzo dużo taktyki, to są punkty, które przejmujemy, trzeba jakoś korelować działania różnych grup. Cała rozgrywka polega, ona ma taki delikatnie mobowe tło, ale takie bardzo, bardzo delikatnie, to znaczy przejmujemy punkty, walczymy o nie, to jest akurat bardziej wspólne z Battlefieldem, ale w tej walce wspomagają nas także rycerze kierowani przez komputer. Oni oczywiście nie są, jak widać, zbyt mocni. Jeffrey, niebieski rycerz, no rozkłada ich tutaj bez większych problemów, to jest właściwie takie mięso armatnie, dlatego przyszło mi tutaj takie skojarzenie z mobą, ale ci rycerze, ci prowadzeni przez graczy wspierają tych małych rycerzyków w przejmowaniu kolejnych lokacji. Jakby tak to się odbywa taktycznie na mapie, to znaczy przejmujemy lokację, osiągamy cele. To robią gracze. Natomiast w kwestii już samego gameplayu, w bardzo interesujący sposób została rozwiązana walka, bo z jednej strony jest to sposób prosty, ale też widowiskowy. Jak widzicie, każdy z rycerzy ma trzy podstawowe kierunki ataku. Z góry, z dołu, z lewej, z dołu, z prawej. I to, w jaki sposób ustawimy joystick od kontrolera, decyduje o tym, czy zablokujemy odpowiedni cios. To znaczy, przeciwnik atakuje z góry, my widzimy przez krótki czas symbol tego ataku, możemy go zablokować. Musimy się tak ustawić, by blokować. I niby tylko trzy ruchy, ale jakby złożoność tego, co się może w walce odbyć, jest znacznie większa. Bo oczywiście można też atakować w ten sposób, by rozbić gardę przeciwnika. Jest dużo fajnych, ciekawych ciosów kończących. Gra zapowiada się bardzo dobrze. Ale jak powiedziałem na początku, Ubisoft zdecydowanie przoduje w,
w robieniu hype'u na gry. Oni potrafią zrobić świetne trailery, tak jak zresztą ten film jest bardzo, bardzo dobrze zrealizowany. Ci faceci fajnie opowiadają, mamy takie wrażenie, jakby uczestniczyli w tej walce i właściwie trochę opowiadali o swoich wspomnieniach związanych z tą walką. Ale obejrzyjcie jeszcze przez chwilę, ja za chwilę pogadam. Isn't this the one? Oh, no. Yeah, I remember this fight. It was a pretty good fight, but I think I actually lose this. Yeah, I do lose this one. Yeah, you do lose here. I'm pretty sure you don't just lose the fight, though. You lose your head, eh, bud? To, co mi się bardzo podoba w tej właśnie walce, to jest to, że kiedy dochodzi do walki, to jakby zmienia się widok kamery. Przeciwnicy zostają jakby, skupiają się na sobie. Jak jest dwóch przeciwników, to oczywiście to też jest jakoś uwzględnione w tym. I wtedy jakby kontrolera używamy tylko i wyłącznie do zadawania ciosów. To nie jest taki jakby zręcznościowy tryb, gdzie musimy bardzo sprawnie i szybko operować tym kontrolerem, chociaż oczywiście do pewnego stopnia też, ale on ma, jest jakby wiele taktyczności w tej walce. To znaczy, jest akcja, jest reakcja. Nie trzeba jeszcze przy okazji kombinować, by się dobrze ustawić, by nas przeciwnik gdzieś jakoś nie przeniknął przez nas i nas minął. Takie rzeczy się zdarzają w tych grach. Podoba mi się to jakby zestawienie, kiedy przechodzimy w tryb walki. Mam nadzieję, że to będzie tak dobrze poprowadzone podczas rozgrywki, jak podczas tego trailera. Jakby tu widzimy dwie strony konfliktu, być może tych stron będzie więcej, ale mieliśmy rycerzy, to tam ten Jeffrey na niebiesko właśnie, i tutaj mamy samuraja najwyraźniej, albo chyba tak, raczej tak, ja nie wiem do jakiego stopnia to będą realia historyczne, raczej nie do końca, skoro jakby tutaj samuraj walczy z rycerzem takim typowym średniowiecznym, tym bardziej, że tak dosyć ciężko opancerzony samuraj, ale też jakby inaczej walczą, inaczej zadają ciosy. You may win this battle, but you're far from winning the war. No, zakończyć. Ja jeszcze chciałem sobie pogadać, ale to może wystarczy, bo to był dosyć długi trailer, a ja mógłbym gadać w nieskończoność. Tak czy inaczej, For Honor jest, zapowiada się interesująco i to jest niewątpliwie tytuł, po który będę chciał sobie sięgnąć. Kolejna zapowiedziana na rok 2016, jakby kolejny konsolowy ekskluzyw od ekipy, która nazywa się The Coalition, to wam pewnie nic nie powie, ale gra nazywa się Gears of War 4, jest to oczywiście ekskluzyw na konsolę Xbox One. I teraz kilka słów wstępu. Otóż nie bez powodu wspomniałem, że nazwa dewelopera wam nic nie powie, ponieważ jakby prawa do marki Gears of War Microsoft wykupił od Epic Games. Ludzie z Epic Games robili świetne Gears of War i nie ma co do tego cienia wątpliwości. Natomiast ta ekipa nie do końca jest mi znajoma. Jakby przyglądałem się ludziom, którzy tam pracowali. Oni wcześniej byli zaangażowani w takie produkcje jak Microsoft Flight Simulator czy Microsoft Flight. Także nie mają jakby doświadczenia w produkcjach tego typu, ale oczywiście nie należy zakładać, że skoro się taki deweloper trafił, to zrobi złą grę. Nic z tych rzeczy, nie to chciałem powiedzieć. Natomiast jakby miałem sporo zaufania do Epic Games, natomiast nie do końca mam zaufanie do Xboxa ostatnio. Jakby świetnie bawiłem się w Forza Motorsport, była świetnie zrealizowana gra, dobrze zrobiona, natomiast Tomb Raider, który był czasowym ekskluzywem na Xbox One, no niespecjalnie mnie zadowolił. Gdzieś tam Performers, to jest taki fajny wyraz po angielsku, nie wiem czy jakby wydajność tej gry, wyraźne tam były spadki klatek i tak dalej, jeżeli coś już jest wydawane ekskluzywnie, to ja oczekuję, że to będzie świetnie chodziło na tym sprzęcie. Tomb Raider był takim ekskluzywem w dużym cudzysłowie, mam nadzieję, że Gears of War pokaże, że taką grę dynamiczną, strzelającą gdzieś tam przy okazji, uda się na Xboxie fajnie zrobić. Jest sporo ekskluzywów, ja jeszcze będę mówił w ramach tych programów o roku 2016, o nich i mam nadzieję, że Xboxowi się one udadzą, bo ja absolutnie kibicuję i jednej i drugiej konsoli. Nawet jeżeli z jakiejś nie jestem do końca zadowolony, to mam ku temu uzasadnione powody. To nie jest jakieś fanboystwo albo nieuzasadniony hejt. Więc Gears of War 4 wychodzi i mam nadzieję, że będziemy się bawili dobrze. Fajnie by było, gdyby tutaj też gdzieś była jakaś tam czteroosobowa kooperacja. Jakby już trochę z uporem maniaka szukam okazji do tego, by sobie pograć z chłopakami z ekipy, chociaż wiem, że też od czasu do czasu lubicie oglądać gameplay w moim wykonaniu, kiedy bawię się solo, bo wtedy mogę sobie pogadać i jakby trochę bardziej analizować to, co się dzieje w świecie gry. Zobaczymy, jak to będzie osadzone w realiach tego świata i
To jest dosyć mroczny i skomplikowany świat i tym same złe rzeczy się dzieją i w zasadzie mam takie, cały czas grając w Gears of War, mam wrażenie, że niezależnie od tego, czy wygrywamy, czy przegrywamy, to jako ludzkość tracimy. I to jest takie trochę deprymujące i być może dołujące zarazem. To nie jest stary trailer, chcecie sobie go obejrzeć przez chwilę, bez mojego gadulstwa? Jeśli tak, to proszę was bardzo serdecznie. No dobrze, moi drodzy, nasi bohaterowie jakoś sobie tutaj radzą w tej całej potyczce. Jakby ten trailer możecie sobie obejrzeć niezależnie od mojego programu, pewnie żeście go oglądali już wiele, wiele razy. Wygląda ciekawie, zapowiada się dobrze, niech to zostanie potwierdzone w samej już grze. A tymczasem, moi drodzy, czas nas troszkę pogania, ale tylko troszkę. Dzisiaj postanowiłem się nie spieszyć, jeżeli moje premiery roku 2016 mają się zamknąć w czterech programach, to się zamkną w czterech zamiast w trzech. Moi drodzy, spodziewać się możemy gry już w marcu chyba. Tak, to jest albo marzec, albo listopad. Właściwie to jest taki zapis. Tak czy inaczej, Hitman. Ja sobie jeszcze to sprawdzę i gdzieś tam spróbuję pokazać to w opisie. Hitman nowy w wersji na konsolę nowej generacji oraz na PC-ta. Powiem wam taką, poprzedni Hitman bardzo mi się podobał, chociaż niektórzy mówią, że już był uproszczony w porównaniu do starszych gier, ale jakoś mi przypadł do gustu, tylko z nim miałem taki problem, że on mi popsuł Avermedię. To było w ogóle zaskakujące. Avermedia to jest taka specjalna karta, którą nagrywam. Otóż kiedy podpiąłem komputer do drugiego przez Avermedię, to tam miałem jakieś drastyczne spadki klatek na nagraniach i potem nagle ta Avermedia mi padła. Jestem ciekaw, czy to po prostu przypadek, czy to związane było z grą. I w rezultacie tego Hitmana nie skończyłem, ale chętnie się wezmę za tego, ale też będę sprawdzał, bo tutaj jakby specyfiką tej gry jest to, że czasami do zadań trzeba by podchodzić wielokrotnie, to znaczy mamy jakiś plan, jeżeli ten plan się popsuje gdzieś w trakcie, to potem generalnie wszystko się sypie. Tak przynajmniej było w tych pierwszych Hitmanach, ale wydaje mi się, że te nowsze już zmierzają do takiego trochę łagodniejszego podejścia, takiego casualowego, gdzie mój drogi graczu, masz jakiś plan, okej, fantastycznie, trzymajmy się go, jeżeli się go będziesz trzymał, to wyjdzie perfekcyjnie, natomiast jeżeli coś ci się nie uda, to nie do końca chcemy, żebyś zaczynał tą grę od początku i znowu realizował ten plan i znowu, i znowu, i znowu, aż ci się uda. Może, jeżeli plan ci się popsuje, to może znajdziemy jakiś sposób, byś jeszcze uratował sytuację. Czyli jakieś tam alternatywne rozwiązania. Taka gra bardziej polegająca na... przepraszam. Na pójściu na żywioł częściej niż jakimś bardzo zaawansowanym planowaniu taktycznym. Oczywiście jest tu i jedno, i drugie, i to jest niewątpliwa zaleta, bo ja strasznie lubię takie, kiedy mogę coś zaplanować, kiedy coś taktycznie jest interesujące, ale jeżeli przy okazji... O mój Boże... Jeżeli przy okazji można znaleźć jakąś alternatywę. To co... No właśnie. To, co jak zwykle Hitman pokazuje, kilka sposobów na osiągnięcie sukcesu. I to też jest bardzo dobre. Właśnie dzięki temu, że jest kilka sposobów na zabicie przeciwnika, to też możemy pozwolić sobie na alternatywne zachowania w trakcie misji. Jeżeli coś się nie uda, na przykład w skradaniu. Też jakby, dla mnie też niezwykle interesujące jest to, do jakiego stopnia uda się zbalansować tą rozgrywkę, bo snajperką raczej jest kogoś zabić dużo łatwiej niż zatruć go trucizną. I czy nagle się nie okaże, że niektóre rozwiązania stają się wyjątkowo proste do osiągnięcia. To jest mieczem samurajskim. Contracts mode has evolved within the deepest, most expansive Hitman sandboxes yet. Mark your own targets and share them with your friends. I też jakby zastanawiam się, do jakiego stopnia sandboxowość zostanie zastosowana w tej grze. W ogóle sandbox jest oczywiście bardzo interesującym gatunkiem, to znaczy otwarty świat, w którym możemy działać na własnych zasadach. Pytanie, czy...
Właśnie. Pytanie, czy sandbox jest sposobem rozwiązywania zadań, bo to też może być. Jeżeli możecie podejść do jakiegoś zagadnienia na kilka sposobów, to też jest to określane mianem sandboxa. Nie tylko świat, po którym możecie się poruszać swobodnie. Więc nie przywiązujmy się tak do końca do tych pojęć takich gamingowych, bo one się zmieniają z czasem. Homefront, The Revolution. Na pewno mówi wam coś ten tytuł od Crytek Studios. Pierwsza część tej gry, Homefront właśnie, zapowiadana była bardzo, bardzo dobrze. Ona wzbudzała emocje. Myślę, że wiele osób sięgnęło po tą produkcję. To właściwie mówi o... To jest, żeby troszkę zajawić wam cały temat, jeżeli nie słyszeliście, to jest o inwazji sił Korei, która już nie jest podzielona na północną i południową, bo została zjednoczona. To był jakby początek tego wielkiego konfliktu. No i Koreańczycy zaatakowali Amerykę i podbili ją. Zaatakowali skutecznie. I z tym żeśmy mieli do czynienia w pierwszej części gry. Teraz najwyraźniej ta inwazja już stała się czymś normalnym. Amerykanie żyją w takich warunkach i muszą się dostosować. I oczywiście jakby w ramach tego mamy do czynienia z rewolucjonistami, z ludźmi, którzy chcą walczyć i... Miejmy nadzieję, że sobie poradzą. I to będziemy mieli okazję oglądać w tej części gry. Przede wszystkim mam nadzieję, że ona będzie fabularnie i technologicznie lepiej rozwiązana niż poprzednia. Tam było sporo, sporo problemów. Ale gra dobrze się sprzedała, właśnie ze względu na dobrą kampanię marketingową. Mam nadzieję, że to jakby... To jest jakby też trochę... Homefront był takim potwierdzeniem, że nie do końca trzeba zrobić dobrą grę. Czasami po prostu wystarczy dobra kampania marketingowa. Tam dużo pieniędzy włożyli w tą kampanię. Nie do końca wiem, jak to się zwróciło. Ten fragment akurat strasznie mi przypomina The Division. No i proszę. Tak nam się Homefront The Revolution zapowiada. Ja zawsze mówię o... Raczej z reguły opowiadam o nowych tytułach z nadzieją, że coś się wydarzy fajnego w ramach tej gry, a nie, że to będzie po raz kolejny ściema i nie do końca dobrze dopracowana gra, jak to bywa czasami w Assassin's Creed. No dobrze. Mówi wam coś tytuł Horizon Zero Dawn na Exclusive na konsolę PlayStation 4. Pojawi się w 2016 roku od ekipy, która nazywa się Guerrilla Games. Powinniście ich kojarzyć chociażby z takich gier jak Killzone. Poprzedni Killzone, który został wydany w roku 2014 na konsolę nowej generacji, na PlayStation 4 właśnie, był świetnie zrealizowany technicznie. Grafika była przepiękna, to wszystko chodziło płynnie. To jest taki ekskluzyw, który dla mnie ma dużo sensu. To znaczy, to jest ekskluzyw, który w pełni wykorzystuje możliwości urządzenia. Nie ma tam żadnych spadków klatek i wygląda to ładnie, gra się płynnie, gameplay jest dobrze zrealizowany. Natomiast tam fabularnie nie do końca to było jakoś dobrze zrobione i tam też do pewnego stopnia byliśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o możliwości osiągania celów. Ale mówienie o Killzone może nie do końca ma sens. Moi drodzy, przyjdzie nam zmierzyć się z ciekawym, mrocznym światem, w którym ludzie żyjący w wysokich budynkach są określani mianem starych albo właśnie tak elders albo old ones. Takiego zwrotu chyba używa bohaterka w trailerze. I ten świat uległ zniszczeniu. Pozostały jednak roboty, które cholera wie, może miały strzec ludzi, może były przyczyną tego, że odeszli. I te roboty funkcjonują w tym świecie. Trochę wyprzedzam fakty. Obejrzyjcie. And in their place came new life. Over time. One by one, the tribes came to these lands. Some small and humble. Some
powerful as kings. They say my tribe was the first. The first to hunt. The first to raise our bows. For this world was never ours. We've always shared it. No i są wspomniane roboty. Roboty dinozaury. Czy jest coś, co bardziej zasługuje na mianę tego słynnego pojęcia cool? To jest po prostu niesamowity pomysł. No. Roboty dinozaury. No. Mocna rzecz. Mocna rzecz i nasza bohaterka, która poluje na nie za pomocą łuku, który też jakby ma pewne namiastki bardzo zaawansowanego technologicznie urządzenia. No, za tym skradanie się. Takie to akurat skradanie przypomina mi trochę Assassin's Creed. W zasadzie trójkę, to w trójce się pojawiły te krzaki. Ale działa bardzo sprawnie. No i jakby mordowanie tych robotów. Czemu one są? Dlaczego się pojawiły? Cholera wie. Ale struktura świata jest ciekawa, o tym mówiła bohaterka wcześniej. Ja trochę byłem skupiony na swoim gadulstwie, ale mamy do czynienia z całą masą frakcji. Niektóre właściwie biedne, niektóre bogate jak królowie, dokładnie takiego zwrotu użyło to dziewczę. I ta akurat frakcja, albo właściwie tribe, to jest plemię. To plemię, którego przedstawicielką jest ta bohaterka, jest ponoć najstarsze, znaczy najdłużej zajmowało ten teren. To, że ludzkość zniknęła, albo ta technologia, że zniknęła, oczywiście pozytywnie wpłynęło na naturę, bo jakby ziemia się odrodziła, to wszystkie miasta zarosły i to przyroda w ogóle, wszystko świetnie wygląda. Pytanie, dlaczego te roboty tutaj pozostały? No i będziemy mogli sobie też obejrzeć walkę. To jakby grafika jest piekielnie dynamiczna w tej grze i ona jakby traci trochę na jakości. To pewnie widzicie tutaj na YouTubie, nie da się tego tak dokładnie pokazać. Podobnie jest zresztą z Battlefieldem. Battlefield jest na tyle dynamiczny, tam na tyle się dzieje na tym ekranie, że bitrate, który YouTube zakłada, pozwala do końca pokazać jego jakość. To, co tu widzimy, to jest oczywiście walka z wielkim dinozaurem, to jest wszystko pięknie zrealizowane, bo ta gracz, który prowadzi tą postać, no najpewniej ćwiczył trochę nad tym cholernym zagadnieniem. Ja oczywiście wyobrażam sobie, że przeciętny gracz to pewnie do tego bossa będzie podchodził na wiele sposobów. To, co ciekawego jest tutaj, to jakby ten łuk można wyposażyć w kilka rodzajów strzał. Tam widziałem strzały eksplodujące i strzały z granatami EMP, albo właśnie strzały EMP, które powodują, że no, systemy mechaniczne raczej zawodzą. Chociaż ta bestia zdaje się być trochę odporna na tego typu podchody. Jest też lina jakby, którą można te co większe stwory unieruchomić. No ciekawe mechaniki, w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajna walka. No tylko jak mówię, no, trzeba wiedzieć, co się robi, dokładnie dobrze reagować i trochę mieć to przećwiczone. Ale sam pomysł na świat moim zdaniem jest rewelacyjny. To są właściwie jakby takie trochę dziecięce marzenia, no, żeby gdzieś tam roboty, dinozaury, no litość, no, na pewno czujecie, że to może być coś wyjątkowego. Pytanie, jak się uda fabułę wpasować w ten niezwykle interesujący świat? Jaka to będzie opowieść? Czego się dowiemy o tych The Old Ones? Kim są ci ludzie? Oczywiście są pozostałościami tej naszej cywilizacji, ale jak to się posypało wszystko, nie? Do czego ta historia będzie zmierzała? Bo o czym ona jest? O polowaniu na roboty dinozaury? No fajnie. Ale najważniejsza jest historia, która za tym się skrywa. To jest taka historia, która... To jest taka historia, moi drodzy, która daje do myślenia, jakby. Bo fakt, że ludzkość zniknęła ze świata, już jest pewną ciekawostką. Gdzieś jakby stoimy trochę przed tym... Rany boskie. Cokolwiek byśmy nie robili, no to ludzkość stoi gdzieś tam... może nie na krawędzi zniszczenia, ale istnieje jakieś ryzyko, że ktoś niewłaściwie naciśnie guzik, nie? No, więc tego typu gry napełniają nas pewnymi refleksjami. Pewnymi refleksjami. Jak to stoimy z czasem? Dobrze. Stoimy z czasem tak, że wypadałoby już kończyć, bo widzę, mam tutaj kolejne tytuły, ale nie chcę przedłużać, nie chcę was zmuszać do siedzenia tutaj dłużej niż przez te 25, góra 30 minut, bo wiem, że to jest gadulstwo i ja bardzo lubię je uskuteczniać, natomiast wy je lubicie do pewnego stopnia, ale po przekroczeniu pewnej granicy
już mało kto jest to w stanie znieść. Zatem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Z następnym filmem z kategorii najciekawszych premier roku 2016 spotkamy się w przyszłym tygodniu. Zdaje się, że to pewnie będę publikował te filmy do końca lutego, bo jest dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale to taki mój powrót trochę do takich klasycznych newsów, które robiłem kiedyś częściej. Ja mam z tego ogromną, ogromną przyjemność. Zatem, moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.